Witajcie. Wczoraj był nasz drugi ulubiony dzień w roku, po 24 grudnia, czyli Parada Równości. Dobrze się bawiliście? Dobrze. Na tym święcie kapitalizmu? Billboardzie dla wielkich korporacji? To miesiąc wyzysku czy miesiąc dumy? A już tak całkiem poważnie, to było stosunkowo mało platform, zważywszy na to, że parada została ogłoszona tak naprawdę w ostatniej chwili. Mimo to była dosyć liczna, czego nie można powiedzieć o kontrmanifestacji złożonej z Kai Godek i jeszcze kilku innych osób i jeszcze tego jednego dodatkowego faceta, to w sumie siła w grupie. Ja naprawdę uważam, że parada jest super i zawsze fantastycznie się na niej bawię. I serio, jest dziś za gorąco na dyskusję o etycznej konsumpcji. Pogadajmy więc dziś luźno, pociśnijmy sobie bekę. Ja na przykład wymyśliłam, że powinna być platforma konserwatywnych gejów kolegów i powinna organizować wyścigi z platformą przeciwko tęczowemu kapitalizmowi. Tegoroczne platformy, jak już, były bardziej kontuarem, za którym kasowano kapitał polityczny, a nie taki klasyczny. Jak zwykle pojawiło się kilka moich ulubionych transparentów. Włodek z Asią szaleli, tramwaje tańczyły poloneza, a geje bili brawo. A mówiąc o platformach, to dziś na Twitterze trenduje Trzaskowski. Słyszeliście może co tam z hostelami dla młodzieży nieheteronormatywnej i innymi atrakcjami zapisanymi w deklaracji LGBT Elektorat Wielkomiejski Plus? To tylko jeden z wielu przykładów instrumentalnego traktowania mniejszości przez PO. Właściwie to ta formacja ma w swoim repertuarze cały wachlarz stanowisk wobec mniejszości przystosowanych do wielkości miasta i nastrojów w danym mieście czy w danej gminie. Od oblechów... No to jest to jesienia p***ów, no. Czy nie uważa pan, że to jest obraźliwe? Znaczy wie pan, no tak ludzie mówią o nich, no. Ja nie wiem, a jak mam mówić, no przecież są p***ów. Przez ciotki... Facet z facetem chce mieć dziecko, tak? Ale sam pan wie, że facet z facetem nie może mieć dziecka, więc po co zadaje pan takie pytanie? Oczywiście ostatnio pojawiły się głosy, że platforma skręca w lewo, bo zmieniła stanowisko w sprawie aborcji. Dziękujemy. Dziękujemy, że łaskawie posłuchaliście sondaży opinii publicznej w sytuacji, w której wasze sondaże lecą na łeb na szyję. Dogorywająca platforma wpadła też ostatnio na ten sam pomysł, na który wpadają dziennikarze mniej więcej o tej porze roku lub tak pół roku przed wyborami. Tak, jak zawsze w sezonie ogórkowym obok gargantuicznych cen ryb nad morzem i pożarów pojawia się on. Donald Tusk. Nowa jakość na polskiej scenie politycznej. Duch młodości, byt, jakiego jeszcze nie było. Konserwatywny liberał. Biegnie w sukurs formacji, którą pokonuje już nawet celebryta z TVN-u. To trochę, nie chcę mówić, że zaskakujące, bo najmniej zaskakujące ever, ale kuriozalne, że wiatr zmian przynieść ma polityk, który jest bardziej na prawo od będącej w samym centrum wszechświata Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk, jakkolwiek nie byłby piękny i europejski, jest konserwatywny nawet jak na standardy unijne. Możecie na przykład nie wiedzieć, że Donald Tusk był przeciwny napływowi uchodźców i imigrantów do Europy, jakkolwiek to nie brzmi, no ale też porządził już trochę z konserwatywnym PSL-em i ani nie naruszono wówczas kompromisu aborcyjnego, ani nawet nie wprowadzono związków partnerskich. Z kolei jego wypinanie się na przeciętną Polkę i Polaka jest już po prostu legendarne i nawet liberalna polityka zwróciła uwagę, że był po prostu nieobecny przy podejmowaniu wielu istotnych decyzji. Tusk potrafił znikać na wiele dni, a po wybuchu jakiejś afery, czy choćby niby afery, nie zabierał głosu przez tydzień albo dłużej. Pytanie, gdzie jest premier, rozbrzmiewało podczas jego urzędowania bardzo często. Tusk rzadko komentował rzeczywistość, tłumaczył sens rządowych projektów, opowiadał o celach, wizji państwa. Nie przedstawiał idei Platformy, nie mówił, o co jego partii chodzi, dlaczego jest lepsza niż inne. Może to trochę pech, że jego rządy przypadły na wielki kryzys gospodarczy, a może trochę dowód na niekompetencje, bo wprowadzające politykę austerity
państwa południowej Europy do teraz nie mogą wygrzebać się z kryzysu, jak chociażby Grecja. Przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. Dla zwykłych ludzi nie zrobiono nic. Nie podniesiono płac w sektorze publicznym, nie wprowadzono żadnych szczególnych programów socjalnych, a wiek emerytalny podniesiono, co wykorzystał później PiS, mający świadomość, że budżet państwa nie działa tak jak w Rollercoaster Tycoon. Chociaż może i trochę działa, bo jakby to, co zainwestujesz w kolejkę górską, później zwróci ci się do budżetu w sprzedanych biletach. W sensie nie mówię, że uważam, że tak działa gospodarka, tylko że Donald Tusk. Tusk do polskiej polityki ma wrócić 23 czerwca, natomiast oczywiście zlecony już sondaż, z którego wynika, że nikomu w Polsce nie jest z tym szczególnie miło, więc zobaczymy się w przyszłym tygodniu i albo nie będziecie o tym pamiętać, albo ta zmieniająca przyszłość Polski decyzja zostanie odroczona w czasie. Drugie nazwisko trendujące w tym tygodniu to oczywiście Lidia Staroń, społeczniczka o ogromnym doświadczeniu, którego nie można jej odebrać. Odpowiedzialna za kilka zmian w prawie dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. Jeśli wierzyć słowom Piotra Ikonowicza, ja mu wierzę, to Lidia Staroń na skutek przepracowania doznała wylewu, uczyła się mówić od nowa. Ja wierzę Piotrowi Ikonowiczowi. Niestety podczas przesłuchania w Senacie nie była w stanie odpowiedzieć na całą masę fundamentalnych pytań, w tym dotyczących na przykład sytuacji społeczności LGBT czy konwencji antyprzemocowej. Słuchajcie, musiałam się dograć, bo w międzyczasie zdążyłam wyjść z domu i pójść na pizzę i niestety pewnie teraz jakość dźwięku będzie trochę gorsza, ale trwa chłodzenie dyziulka, więc niestety musi być włączony wiatraczek. Więc zatrzymaliśmy się na Lidii Staroń. Nie potrafiła odpowiedzieć na niewygodne pytania dotyczące kwestii, które niestety prawica często chce przedstawiać jako światopoglądowe, tak żeby mieć jakiegoś wroga albo żeby mieć jakiś kapitał polityczny. Oczywiście mowa tutaj o konwencji antyprzemocowej, też nie bez powodu często nazywanej stambulską, bo serio, to jest taka żenująco prostacka gra skojarzeń. Stambulska, Turcja, muzułmanie, nie? I w kwestii stref wolnych od LGBT. Tutaj no, to jest naprawdę spory problem, bo wydaje mi się, że jeżeli Lidia Staroń jest osobą tak bliską ludziom, to nie powinna mieć najmniejszego problemu, żeby odpowiedzieć na te pytania. Myślę, że na przykład Piotr Ikonowicz fantastycznie radzi sobie z tymi próbami właśnie rozdzielania tych płaszczyzn obyczajowej od klasowej. Mówi, że one się na siebie nakładają. To jest ten tak zwany intersekcjonalizm, czyli nie możemy porównać sytuacji Roberta Biedronia do sytuacji osoby transpłciowej mieszkającej w małej miejscowości w Polsce, na przykład w strefie wolnej od LGBT. Ale Lidia Staroń nie potrafiła odpowiedzieć na pytania, co niestety daje mi nie tyle sugestie, że jej poglądy mogłyby być nieludzkie, a bardziej, że jednak nie jest osobą zupełnie politycznie niezależną. Inną sprawą jest kwestia śmiania się z jej stanu zdrowia, co jest zupełnie skandaliczne. I jak ja sobie odpaliłam to posiedzenie Senatu i to gradobicie pytań, pod którym była, i tylko go słuchałam, to nie byłam w stanie po przeczytaniu tych nienawistnych komentarzy rozróżnić, który głos należy do Lidii Staroń, a który do senatorki zastępującej wtedy, jeśli dobrze pamiętam, marszałka. Bo Lidia Staroń wcale znowu nie mówiła aż tak źle. Znaczy, może mówiła rzeczy, które nie były okej, ale to nie jest tak, że sam sposób jej wypowiadania się był mógł... Ja bym się nie domyśliła, że doświadczyła jakiegokolwiek wypadku. Więc już też bez przesady. Taki ten hejt w nią skierowany to był to trochę jak taki po prostu, tak jak z rozpędu, jak już mówisz jakieś klasistowskie rzeczy i przywalasz się do ludzi, że piszą z błędami ortograficznymi, to jeszcze dowalasz się do tego, jak składają zdania. Ostatni temat, ponieważ to jest szybkie ujęcie, to coś, co po prostu chodzi ze mną dziś cały dzień i dlatego wyglądam dziś tak koszmarnie, a mianowicie ta dżungla tropikalna, którą mamy w tym betonowym lesie. Jakby wycinanie drzew w Polsce jest
kuriozalnie łatwe. Tak naprawdę, gdybym sobie wybrała, że chcę ściąć któreś drzewo za oknem, wystarczyłoby, żebym włożyła odpowiedni papier. Dużo dokładniej mówi o tym Jan Mensfel, którego swoją drogą polecam wam obserwować, bo on w ogóle świetnie mówi o mieście. Do tego wszystkiego dochodzi efekt tropikalnej nocy. To jest taka noc, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza, więc nie jesteś nawet w stanie tak naprawdę wywietrzyć sobie mieszkania. I tutaj problem związany jest właśnie z absorbowaniem przez beton i asfalt temperatury, która potem nam się uwalnia i nie możecie spać, bo podejrzewam, że też wszyscy śpicie tak dobrze jak ja w ostatnich dniach. No i jeszcze tak wymyśliłam, że może... rekomendujmy na Rzecznika Praw Obywatelskich Jolantę Kwaśniewską, chociaż to mówię to tak pół żartem, bo akurat myślę sobie, że Jolanta Kwaśniewska miałaby totalnie szansę w wyborach, na przykład na urząd prezydenta i nie wiem, dlaczego jeszcze nikt na to nie wpadł. Oczywiście, że z całym szeregiem jej wad, ale mówię o kimś, kto ma realne szanse, bo zaraz będziemy żyli w kraju Szymona Hołowni. Więc to tak, bardzo wam dziękuję, że dzisiaj ze mną byliście. Jest nie do wytrzymania po prostu. I idziemy z kitęsikiem umierać.